Cześć, witajcie. Dzisiaj taki mały, szybki filmik, znowu z radioodbiornika Unitra Eltra Ania. A to dlatego, że jeden z widzów miał pytania odnośnie jednego z oporników przy izostatach. Tak więc postaram się mu pomóc. Rozbierzemy radioodbiornik, zmierzymy tą wartość, podamy ją do wiadomości i skręcimy odbiornik. Tak więc nie będę już prezentował funkcji tego odbiornika, bo na kanale jest filmik akurat z tej wersji radyjka. Tak więc zabieramy się od razu do demontażu obudowy, aby dostać się do środka. Tak jak już poprzednio wspominałem, aby dostać się do radia, należy odkręcić dwie śruby u góry obudowy, które są tutaj widoczne, oraz jedna śruba, która jest schowana w pojemniku baterii. W tym przypadku u mnie śruby nie ma, tak więc odkręcę te dwie śrubki. Zrobię to poza kadrem i zaraz do Was wracam. Znajdziemy opornik, o który pytał widz, i dokonamy jego pomiaru. Ok, obie śrubki już mam wykręcone. Tak więc możemy przystąpić do otwarcia odbiornika. Z tego co pamiętam, to w tym radyjku mamy rozlutowane przewody od koszyka, bo ktoś je tutaj poprzerabiał dokładnie. Spróbujmy wycofać gniazdka zasilania i z obudowy. Jest o. Jeszcze gniazdko od słuchawek. Proszę, mamy ładnie to rozciągnięte. I widzowi chodziło o rezystorki, które tutaj są przy izostacie. Są tutaj dwa. Nie wiem, o który konkretnie koledze chodziło. Tak więc zmierzymy jednego, jak i drugiego, który został tutaj podłączony, przylutowany do wyprowadzeń. Ten jeden możemy zobaczyć, że jest podłączony do cewki od zakresu fal średnich. Jedno z wyprowadzeń jest tutaj podłączone do tego właśnie oto brązowego rezystorka. Zobaczymy, jaka on tutaj ma wartość. 510 ohmów. To jest wartość tego jednego z tych rezystorów. Nie wiem, czy o tego rezystorka koledze zachodziło. Do jednej wyprowadzenia jest podłączona do izostata. Drugie podłączone jest tutaj do wyprowadzenia cewki. Proszę o wyprowadzenie tego, co tutaj widzę. Jest podłączone to cienkie, które tutaj posiada 3 albo 4 zwoje. Może się to uda wyostrzyć. I to jest ten drucik. I jest podłączony do rezystora. Ok. Teraz zajmiemy się drugim rezystorem. Nie wiem, czy o ten rezystor też koledze chodziło. On jest tutaj, proszę. Podłączony pod te dwa wyprowadzenia izostatu. Taką ma kolorystykę. To jest bodajże czerwony, czarny, czerwony, złoty.
Zaraz wezmę miernik i go dla pewności jeszcze zmierzę. I zaraz do Was wracam. Ok, już jestem po dokonaniu pomiaru tego rezystorka. I powiem tak, na mierniku pokazuje wartość 100 ohmów. Nie wiem czemu takie kolory ma, chyba że aparat niestety przekłamuje. I to są kolory czarny z brązowym przemieszane. Jest brązowy, czarny, brązowy. Chociaż trudno mi to powiedzieć, bo naprawdę jeszcze sobie oświetlimy go troszkę inaczej. Lampką dodatkową. Nie wiem, dla mnie jest to brązowy, czarny, brązowy, czyli wartość 100 ohmów. Tak więc prawdopodobnie ktoś go tu blutował. Jest to podłączony pod czwarty i szóste wyprowadzenie na izostacie. Tak więc jeżeli kolega nie miał tego rezystora w swoim odbiorniku, może spróbować go blutować na te dwa wyprowadzenia i zobaczyć, czy radyjko będzie działał. Ten tutaj widać, że jest fabrycznie podlutowany, więc tego nie mam wątpliwości. Co do tego mam pewne wątpliwości, czy to jest fabrycznie przez Eltre zrobione. Tak więc niech kolega spróbuje. Wartość tego rezystora to jest 100 ohmów. Tak więc czekam za informacją, czy podziałało, poskutkowało wlutowanie tego rezystorka. W takim razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnej okazji, w następnym odcinku. Pozdrawiam.